poprzednich odcinkach. Przemek i Paulina oficjalnie zniknęli. To są archiwalne zdjęcia z otwarcia szkoły. Otwarcie szkoły było w 2012 roku. Tu nie można parkować, bardzo przepraszam, tutaj ludzie biegają. Jeżeli to wasze auto, to natychmiast macie je! Halo! Bebe, zostałeś porwany i odpowiesz teraz na wszystkie nasze pytania. To zdjęcie to nie są żarty. Musicie dojść do źródła. I co do minuty, wszystko zgodnie z planem. Ależ co do minuty? Z jakim planem? No bo tak się na filmach mówi, a potem wchodzi fajna muzyka, jest atmosfera, którą, za co ci dziękuję, Hania, zepsułaś. Sorry. Przepraszam, panie Konradzie. Spokojnie. Nic się nie stało. Przecież, gorszej oceny zachowania niż za porwanie wam nie wstawię, więc... No, rację. Orzeł i Jaskółka. Gniazdo, odbiór. Tutaj Gniazdo. Jaka sytuacja, Orzeł? Mamy dyrektora na oku, ale wciąż nie wykazuje żadnego dziwnego zachowania. Trzeba mocniej przycisnąć piskle, żeby zaczęło śpiewać. Odbiór. Rozumiem, że piskle to ja. Ale po co wam te pseudonimy, co? Bo tak jest bardziej filmowo! Ojej, ale żeście się powkręcały. Dobra. Czas, żeby zaczął pan śpiewać. Powiedział pan, że jeżeli chcemy odkryć prawdę, to powinniśmy zainteresować się dyrektorem. Ale obserwujemy go już od tygodnia i nic. Pan coś ukrywa. No dobra, powiem wam, bo już nie będę tego przeciągał. Zasadniczo co czwartek dyrektor chodzi niby do swojej babci, a tak naprawdę odbywa tajne spotkania. Co? Przecież widzieliśmy tę kobietę, że otwiera mu drzwi. Podstawiona aktorka. Żeby dostać się na tajne spotkanie, przez domową trzeba podać tajny kod. A pan nam powie, jak on brzmi. Nie powiem wam, bo nie znam. Natomiast wiem, kto zna ten kod. To nie będzie łatwa sprawa dowiedzieć się, jaki on jest. Nie rozumiem. Dlaczego nagle teraz pan zdecydował się powiedzieć nam całą prawdę? Przecież mogliśmy pana uwolnić tydzień temu. No tak, ale miałem darmowy urlop od szkoły i fajne usprawiedliwienie. A oprócz tego, no kurczę, karmiliście mnie, w miarę tu jest ciepło. Tyle, że sobie przypomniałem, że mam, kurczę, kota i pewnie już nie mam rybek w akwarium. Także ten, no chyba już czas na mnie. I co, namierzyliście go? Tak, karmi gołębie. To znaczy, stara się karmić. Co masz na myśli? No, sama zobacz. Ja nie wiem, jakim cudem on został nauczycielem. Ja w ogóle gdzie jest Mateusz? A, dostał tygodniowy szlaban po tym, jak jego tata dowiedział się, że ukradliśmy furgonetkę z jego firmy. Dobra, słuchajcie, jaki macie plan na zdobycie hasła od trenera? Proste. Trener jest sportowcem, prawda? Więc ma duszę hazardzisty. Jak hajto! Przy tym trener jest słowną osobą, dlatego jeśli się z nim założymy i wygramy, to dotrzyma słowa. A w tym wypadku obawiam się, że to jedyna opcja na uzyskanie hasła. Okej, no brzmi ryzykownie, ale... No dobra, ja też chyba nie widzę innego rozwiązania. To kto w takim razie idzie? Myślałem o tym. No i problem jest taki, że trener nas kojarzy, prawda? Ale nie wszystkich, ponieważ ciebie, Hania, widział tylko kilka razy, a ciebie, Kasia, nie wiem, czy widział chociaż raz, bo zawsze masz zwolnienie na WF-ie. No, to już. Let's go. Dzień dobry. Dobrze biorą dzisiaj? Dopiero zanęcam, a macie wędkę? Widzisz, że jest dziwne, ale nie, że aż tak. Dobra, to musimy z nim tylko wygrać jakiś tam zakład i to wszystko. Wiemy dokładnie, kim pan jest, panie trenerze. I powie nam pan dokładnie to, co chcemy wiedzieć, a mianowicie poda nam pan kod na tajne spotkanie, na które chodzi dyrektor. Wiecie też, moje robaczki, że grożenie mi to najgłupszy pomysł możliwych na całym świecie. Mam czarny pas w sztukach walki, o których nawet nie macie pojęcia, bo nawet ich nie ma. Więc prędzej zrobię sobie przeszczep włosów w Turcji, niż powiem wam jakikolwiek kod albo hasło. Nic wam nie powiem. Sądziliśmy, że pan tak powie, dlatego mamy dla pana sportowe wyzwanie. Jakie wyzwanie? Stoimy na środku boiska, prawda? Nie da się ukryć. 10 okrążeń wokół osi punktu ciężkości tego boiska. Kto szybciej zrobi, ten wygrywa.
Jeśli my, podaje pan hasło, a jeśli pan, to będziemy robić na każdym WF-ie rozgrzewki do końca klasy maturalnej. Zaraz, Kania, nie przesadzaj. Cio. 10 okrążeń? Pff, już przegraliście, liczcie mi czas. Nie wiem, co się dzieje, ale wygląda na to, że trener biega w kółko. Mówiłam, żeby ich tam nie puszczać. Oni przecież nie mają z nim szans. Julia, trochę wiary, no dadzą radę. Jakim cudem niby chcesz go w tym pokonać na czas? Przecież obie słabo biegamy. Spokojnie. Nawet się nie zgrzałem. Ile miałem? 26 sekund. Uff. Powodzenia w biciu tego rekordu. Możecie sobie już rozgrzewać te wasze dresiki. Kaśka, mieliśmy mi czas. No dobra. Albo nie. Co to ma być 10 okrążeń? Owszem, mieliśmy przebiec 10 okrążeń wokół osi punktu ciężkości tego boiska, a tak się składa, że na nim stoimy. Ale... Nikt nie kazał panu biegać po linii obwodu. Dlatego uczy pan WF-u, a nie matematyki. A teraz hasło. To jest hasło? Przecież nie ja to wymyślałem, a teraz idźcie mi stąd, bo mi gołębie poszycie i ja nie będę miał co jeść. Pan poluje na gołębie? A co? Masz z tym jakiś problem, Dafne? Bo ci skubili... Uciekł! Chodź, Hania. A jak on tak naprawdę z tymi gołębiami? Daj spokój, nawet jeśli to prawda, to wolę nie wiedzieć. Gołębki. Wjeżdża, dowalona łapa, duża klata. Zapraszam na górę. Ej, chwila, to było hasło? Stare, nie ma większych bumerów niż nauczyciele, którzy myślą, że są fajni, bo używają tekstów z młodzieżowych rapsów. Nie komentujmy tego. Czy my też będziemy tacy cringe'owi na starość? Dobra, dość! Słuchajcie, rozwiązujemy tą zagadkę. Tu i teraz. Dzisiaj. Za chwilę. Zapraszam. Niestety. A ja obawiam się, że to jest nasze ostatnie spotkanie. Co? Nie no, chyba sobie jakieś jaja robicie. Nie otrzymaliśmy dofinansowania na nasz projekt. No. Ja wiem i doceniam, jak wiele poświęciliście przez ostatnie lata na realizację pilotażowego programu Waksy. A więc to wszystko była ściema? A co wy tu robicie? Jak tu w ogóle weszliście? O nie, Przemek, teraz to my zadajemy pytania. Chcesz nam powiedzieć, że pracowaliście dla dyrektora? Absolutnie, my nigdy... Przemo, zasłużyli, żeby poznać prawdę. Zresztą teraz to już i tak nie ma znaczenia. Siadajcie. Nie wincie proszę dyrektora. On jedynie był łącznikiem między nami a ministerstwem. To wy pracujecie dla rządu? No, można tak powiedzieć. To znaczy pracowaliśmy, bo projekt Waksy zostaje zamknięty. A co to niby jest to Waksy? Oj. Przemek. Waksy to skrót od Wojewódzkiej Agregat Komunikacji Szkolnej. Dodali Y, żeby brzmiało znacznie lepiej. Słuchajcie, chodzi o to, że ministerstwo chciało poznać potrzeby szkoły, potrzeby uczniów. No i wysłali nas jako takich specjalnych agentów. To dokładnie tak jak w 21 Jump Street. Tam był bardzo podobny motyw. Co? Ale co to znaczy? Udawaliście uczniów? No, można tak powiedzieć, no.
a wy już i tak zaczęliście coś podejrzewać ostatnio. To ile wy macie lat? 27. Czysto technicznie, mógłbyś być moim ojcem? No, bardzo mi jest przykro, kochani, że dowiadujecie się w ten właśnie sposób, ale Paulinka i Przemek już od początku tego roku zostali zdjęci z działania w terenie i wrócili za biurko, no i tym samym zniknęli ze szkoły. No a dziś nasz projekt zostaje oficjalnie zawieszony. Czyli to wszystko, co miało miejsce, nasze przygody, wasz dawny związek, nasze przyjaźnie, to wszystko był tylko dla was jakiś projekt? Na początku tak, ale potem naprawdę was polubiliśmy. Mieliśmy udawać waszych znajomych, no ale potem stało się to czymś więcej niż pracą. Paulina ma rację. No, to, że nie jesteśmy uczniami, niczego nie zmienia tak naprawdę. Zawsze traktowaliśmy was jak naszą ekipę. No, ale głupio wyszło, więc mamy nadzieję, że nam wybaczycie. Tak. Robi się troszeczkę ckliwie, taka teenage drama tu wjechała, także ja uciekam, ale wy sobie posiedźcie, powspominajcie, tutaj ciasteczka i kawa, oczywiście na koszt szkoły, widzimy się. A, no jeżeli przyjdzie wam do głowy powiedzieć komuś to, co się tutaj wydarzyło, no to oczywiście wylatujecie ze szkoły, ale to się rozumie samo przez się. Tak w ogóle to jestem... Hania. Wiemy. To co? Nie wiem, ten ostatni raz może na baksę? Ja wciąż tutaj jestem! Możecie mi coś do jedzenia posiedzę se, może jeszcze troszeczkę.